Zszywanko jakieś. Jesse odpłynął. A co brał? Ej, ja to zrobię. Ej, co robisz? Nic, zszywam skarpetę. Co ona, nie dość, że jest odporna, to nic, zero odczucia nie ma. W porządku. Tak, dobrze zszywasz. Na okrętkę. Czemu mu nie powiedziałaś? Kiepski moment. Tak, bo to... Gotowe. Ona z nim jest w ciąży. No ona okrętkę wstrzyma, kurde, nieźle. Coś? Właściwie to tak. Abby? Nie. Ją, Norę. Jej jednostka wysłana do szpitala. Mieli zabrać zapasy czy coś. Tego szpitala? Ta. No, to... Chcesz tam iść teraz? Tak, mamy ten job. Hotel będzie taka... Ale poczekaj trochę, chociaż aż Jessie odpocznie. Ona nie będzie czekać. Bazą wypadową, Ellie, o której słyszałem. Wiemy, gdzie jest. Może Tommy też to wie. I stąd będziemy co? Robić nasze akcje. Nie, nic. Świetnie. Możesz mi pomóc z drzwiami? Ona robi za tego takiego, ten co plany robił, napadów w tym GTA, nie pamiętam jak on się nazywał. A to jest dziupla nasza. Dobra, jeśli pójdę Road 5, powinnam dotrzeć do szpitala. Road 5. Tu jest piątka. Tylko prawo, lewo, góra, dół. Iść Road 5. Wytropić Norę. Zmusić ją, by zdradziła, gdzie jest Abby. No dobra, to chyba proste. Jednak, bo zapomniałem, że tu nie ma tego. You know, nie ma. No dobra. Mapy. Hospital access, a jest. No to już nie ma odwrotu, jak te wrota przesuniemy. Tylko dwie strzały mam. Nie ma nic, żeby zrobić. Ta, bo ja wszystko w poprzednim odcinku praktycznie zużyłem, nie? Czy tu jest jakieś... Nie ma przejścia. Zeskakuj. Zapalmy sobie, co? Bo będzie lepiej to oglądać i grać. O, tu, o, za szybą? Ta. No dobrze, tutaj dawno towaru nie dostarczali. No i niestety tak to wygląda. Wszystko wykupione. Za bezcen. Idziemy dalej. Szukać butelek. Co to jest? A to takie kasy. A jak w Biedronce. Dobra, to już widzę to wszystko. Ta. I tu jest karta. Jeszcze jedna, nie? Nie. Co to za karta? Randy Stiles. Ailes. Takie echo. Dobrze. Randy'ego już mamy. Jak ten, jak on miał, co po kasie biegał i dawał Rockiego. Gilar? Remy Gilar? Tak się chyba nazywał. To Wardenga z niego brał przykład. Inspirował go po prostu. Wardengę. Remy. Francuz. Dobrze. Mamy coś tam już. I... No jeszcze chyba nie do końca.
Okej, okay, ściera. I idziemy sobie... gdzieś jak do jakiegoś wyjścia chyba, nie? Dobra. Kto wie, ile wilków jest w szpitalu? No to... nie wiem. Gdzie mamy iść? Tu nie ma wyjścia. Ja byłem pewien, że w tamtą stronę, tam do tyłu, a to chyba jednak przez to okno mogę. Okej, jakieś postępy? Tak, tak, zgadza się. Jaki wall w ogóle wielki. Kurde. A to co to? Chyba sanatorium jakieś. Na pewno tu ludzie zdrowieli. Oj, muzyczka już się zmieniła. Tam jest jakiś trupek leży. Ej, nie, w tą to nie. Jest jakiś ten... klikacz. Kliku, klik. Sprawdźmy taką rzecz, że tutaj podłożę bombę. Tu. Tu. I tu. I teraz rzucimy sobie tą szybę tam. Kurwa, rzucimy czy nie? No dawaj, dawaj, wyskakuj przez witrynę. Oj, oj. To chyba nie przewidziałem tego. Czy ona za krzaka będzie mnie widzieć? Ono. No chodź. O kurde, przyczepił się. Dobra, dobra, hej. Załatwię. O, kończę. Jakie to twarde w ogóle, nie? Ona w głowie miała list. To zagadka. Izak znowu. Szpital. Okej, okay, tam mamy iść, tak? Ale na pewno przejrzymy jeszcze ten... Te bomby są jeszcze w ogóle, one nie wybuchły, ja bym chyba jednak to, jak ja podejdę, to one ten, to one wybuchną, więc... Nie, to jest butelka, ej. Ale bomba była, czy ona wybuchła? No nie ma jej, zobaczcie. Coś tam się z niej stało. Jakieś pierdoły. Nic tu nie ma. Dobra, tam drzwi można otworzyć. Mołotow. Jasne. To zrobiłem? Nie, nie zrobiłem. Alkohol i szmata. Dobre połączenie. Okej. No dobrze, ten bar był taki... No dobra. Tu
tylko wyłącznie po to, żeby tutaj uzupełnić zapasy. Mieliśmy iść w stronę... Chuj, tutaj. Myślę, że zaraz coś się tutaj pojawi. Także padniemy na zawał. Co to było? Jakie dziwne coś. To chupacabra chyba. Gdzie to poleciało? Nie wiadomo. To na pewno była El Chupacabra. To jest ten szpital? To? Zapomnij, że się urodziłaś. Sprawdźmy, co tu pochowali. Zrób mi pranie brudnych pieniędzy. Maksymalna ilość szmat? Niemożliwe. Dobra, nie, nic nie zrobimy. I idziemy sobie w miejsce, o którym nikt nie wie. Czyli... Czyli grzechowoczący żerandol, tak się nazywa to miejsce. Dobra, mam full health. I mam jeszcze schody na górę, schody. Jakieś ściery, ręczniki. Ej, tu w ogóle mogę wyjść, zobaczcie, mogę wyjść, ale mogę też sobie połazić, nie? Ciekawe. Kurwa, takie duże to. Jak to? No dawaj. Dawaj te sprężyny. O, bimber! Nie przegapię tego. Kuźwa, ile tu rzeczy. Dobrze zapatrzone to miasto. No. Dobra, taśma jest potrzebna. W ogóle, ej, jak w sklepie, nie? No, kuźwa, jak w sklepie. Wow. Pyk. Oj, proszę bardzo. I tutaj oto. I jeszcze coś, bo tam przecież... Widzicie co, te bomby, ja ich bardzo rzadko używam. Te takie, co wybuchają po nadepnięciu. Bo zazwyczaj jak je kładę, to one nie wybuchają, nie? Bo każdy jakiś ten dzięcioł, kurde, który mnie goni, to on przelatuje gdzieś tam obok. I to w ogóle wtedy nie działa, nie? Totalnie. Ja tu wlazłem już. Aha, dobra, to było. Idziemy, stół jest. Jest stół. Dziwne trochę miejsce na stół. No dobrze, mamy 80 śrubków. O ty kurwa! Niech cię chuj jasny! Puszczaj mnie! Nie kołysz się, padalcu! Co teraz? Ole! Ahaha! Kutasiński! Jak było? To diabła z Isaaciem? To ten Isaac mnie już ściga chyba. Ej, ale się pochowali chyba gdzieś pod stołem albo pod łóżkiem, nie wiem. Nie było ich tu. Dobra, róbmy tą broń już tam sobie. Będę się przejmował, nie?
A, jak celujesz przeciwnika, dobra. A martwego też? Chyba nie działa, dobra. Trudno. Trudno, poradzimy sobie bez tego. Załóż tłumik. Muszę uważać. Na... Napiszcie na co. Bo mi się nic nie zrymowało teraz. Aha. Dobra, tu już zawalone. Ciekawe, kto nam te fotele tak stawiał. No to ten... Do domu. To lecimy, nie? Odblokuj to. Niewyraźny list. Pendra. Dobrze, w sejfie są poukrywane jakieś rzeczy. Jeszcze musimy sejf znaleźć. I kombinacja to data ich ślubu. 30 lat temu. Czyli cholera wiedzie kiedy. Może gdzieś będzie znaczy musi na pewno być, nie? Okej, okay, sprawdźmy kalendarz. Rocznica. Rocznica była 8 października 2013, czyli rocznica będzie to będzie albo 08, albo 8, 10, 83. Tak powinno być. Nie. Ścierę chciałem. Nie. Tak, tą kurwa. Dobra, teraz gdzie jest safe? A jest. Nie było safe'u, a już jest. Starsign. Pyk. Ciach. Au wiedersehen. Mamy safe. 80. Mówiłem? 8. 8? Tak. Haha! Aż 2 naboje i znowu 2 naboje. I nieźle. Suplementów było dużo. Tam jest bramka. Młotkiem tą bramkę. Kurwa. Też chciałem to powiedzieć. Tutaj po tym chyba. O. No dobra. Też. Tutaj są drzwi. No i chyba tylko te drzwi, nie? Co? Śliski podjazd. Musimy uważać. Śliski podjazd. I też śmietnika nie... O! No ktoś śmietnik podstawił tu. Czy musimy prąd jakiś tutaj, żeby to się obniżyło, czy co? A, kumam. Jak będziemy zjeżdżać, to musimy później wskoczyć szybko tutaj, nie? Będziemy zjeżdżać na tym śmietniku. Najprawdopodobniej. Haha! Proszę, ile rzeczy? Jak ładnie, to znaczy 4 rzeczy, nie? No ale w jednym miejscu to aż naprawdę to jest... Kurde, wygrana w totka. I teraz ten śmietnik musimy wziąć, jakby to powiedzieć.
Kurde, damy radę. Wyjazd! Bardzo sprytnie. Tak, gadajmy sami ze sobą. Mhm. To jest to zdrowe. Dla psychiki. Tak sobie wszyscy wariaci tłumaczą. Dobra. Napiszcie, czy gadacie nieraz sami ze sobą. Mi się zdarza. Szczególnie jak coś wykonuje, jakąś rzecz, jakąś czynność taką zajmującą. Jak granie. Czy tu... Tu możemy wyjść na pewno na górę. Bo tu to chyba nie, nie? Czy tu możemy przeskoczyć? O, no! Jest już szpital. Kurwa. Miał być bliżej. Co na bas gra? No to chyba jasne, mamy wypatrywać z czerwonego znaku. No to idziemy gdzieś tam do tego szpitala. Trochę nam ta droga zajmie. Czy tu można się wdrapać gdzieś? Nie, nie ma po co nawet. W takim wypadku będę musiał tutaj zeskoczyć jakoś. Chyba wiem jak. Tu chyba. O! Ale wiadra się przewróciły, nie? Motyl. Mistrz Motyl to był. Nie da się. Nie przewidzieli takich rzeczy. Że gracze będą chcieli takie coś zrobić. O! Podpowiedź! Włącz latarkę, facet, bo ciemno. O, strasznie tu wali. Ktoś się zesrał chyba. Też to czuję. Namacalny smród. Dobra, dobra, dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. Fast, fast, fast. O, o. 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 Szmata. Dobra. Ten gość się chyba sam zabił. No, ona. Dobrze ci tak. A, to ten wilk. O, kuźwa. Od góry do dołu, nie? Co to było? Kurwa, to jakiś pies był chyba. Myślę, że już ktoś atakuje. Następny. A tu coś jest? O, chyba nie. A, tu, na górę. To czekacze. O kurwa. Muszę znaleźć wyjście. A, to czekacze. Mówię, kurde. Zaatakują mnie, a ten... To one widzą tą latarkę, podobno zarażeni nie widzą tej latarki. Więc ten. I my ich nie zobaczymy też. Nice.
Kurwa, jaki ten. Jak gniazdo w Days Gone. Chodź tu, kurwa, chodź. Nie wiadomo, gdzie jest. Co? Jeszcze ktoś? Po cichu chce się zbliżyć? Hehe. Bliskie spotkania z Ellie. Tak chyba nazwiemy odcinek. Dobrze, że drom ryja, nie? Ale się w kanapkę wpierdzieliłem. No. Jakie włosy fajne miał, takie jak Ent. Dobra, dwie apteczki zmarnujemy. Tam coś łazi, nie? Jeszcze. Cholero jedna. Ale zdechło to. O cię cholero, ale one atakują dziwnie, nie? Lej to dziadostwo, drzewo, kurde, nie... Jeszcze przeładuj może łaskawie. Jest przeładowane. Ktoś jeszcze? Dobra. Co, jak się stąd wydostać? Przez to, co mówiłem, czyli przez szybę. Oj, oj! A co to? O kuźwa! Joko rzeka! A skąd ta rzeka? Jest szpital. Jaki kurde potok rwący. Rzeka w zasadzie. No dobra, czy... Aha, tu mogę sobie skoczyć, tak? Naskoczyć. Dobra, lecimy. O, chyba nie. Tak mi się jakoś skoczyło dziwnie. O. Dobra. Będę dotrzeć do ulicy. Chyba klikacz jest. Sprawdźmy. No, jeden. Ciekawe, czy czyhacze też będą, bo kurde, jak się połączą z klikaczami, to będzie lipa.
A więc co mam zrobić? Nie wiem, czy nie za blisko, nie? No dobra, i tutaj sobie postawię. Czy ktoś idzie? Oni się chyba tak nie nabiorą. Oni się tak chowają tam? Nie, to są te bomby. Jeszcze ktoś tu kurwa łazi. Dobra. Tu w ogóle jak tu można uciekać, nie? I ktoś tu biega jeszcze. Na górze. Ktoś zasuwa. No. Ty, ja się boję. Ale lipa w ogóle, nie zauważyłem, że muszę, kurde, inny guzik, nie? Zapierdzieli mu łbem o coś chyba. Jak ja to czuję na padzie, wy nawet nie wiecie, nie?
czuję tą wodę. A co dopiero jakby to było na PS5. Nie no, na PS5 muszę to przegrać, bo ja po prostu będę się topił, nie? Będę się topił na PS5, dosłownie. Będę wszystko czuł. Co ona powiedziała? A co tu, trzeba klucza, czy nie? Zamknięte po prostu? Tak. Aha, to nie. Tu nie. No to w takim wypadku co? Płyniemy chyba. Czy my się tam dostaniemy jakoś? Nie, chyba tak. Tu jeszcze coś jest. Nic nie ma. Cegła. O! Jakiś... jakiś kij. Zwykły. Dobra, tam się nie dostaniemy, tam na tamtą stronę, no bo jest za wysoko, ale widzę, że tu jakieś kurcze... O, proszę. No, jak ładnie. Pyk, przechodzimy. Czołgamy. Każda pozycja. I tu, a, drabina jest, a ja sobie skaczę, nie? Nie wiem, czy życie nie straciłem, chyba nie. Ona na starość tu będzie tak chodzić, taka zgarbiona. Bo tak, non-stop tak chodzę, nie? O ile dożyję. Jak się szybko wdrapuje, ej! Bo tak jest normalnie, a tak jest szybko. Bankomat. No dobra, gdzie ja kurwa jestem? No dobrze, gdzie ja kurwa jestem, to sprawdzimy w zasadzie w kolejnym odcinku. Bo ta droga zapowiada się dosyć długa, chyba że już jesteśmy w szpitalu, to się pewnie zaraz dowiemy. Czyli zaraz w następnym odcinku, na który bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!